Cześć, witajcie moi drodzy kochani. Dzisiaj ze mną zaprosiłem przyszłą gwiazdę polskiego YouTube'a. Dzicianka i tak. Pana Wołka. Wołka, cześć. Dzień dobry. Pierwsze pytanie zadamy. Jak się czujesz, że zostałeś zaproszony na nasz kanał? Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ taka sławna osoba jak ty z prawie 2 subskrypcjami. Dobra, fajnie, fajnie. Zaproszony jest mój kanał. Ja osobiście niedawno zacząłem swoją działalność. 3 subskrypcja niedawno wpadła. No i jestem bardzo zadowolony. Tak, kręcimy to w ramach takiej serii nakręć youtubera, który i tak się nigdy nie wybije, ale dajmy przynajmniej nadzieję. Więc teraz następne pytanie, co nagrywasz na swoim kanale? Na swoim kanale nagrywam gry, które mają słabe wymagania, ponieważ mój komputer jest bardzo słaby. Gdybym na przykład nagrał takiego Counter Strike Global Offensive, miał może 13 FPS-ów, a więc na moim kanale będą już serie na przykład z Minecrafta, Tetrisa, Saper czasami, no i mniej więcej gry w tym stylu. Glicor Hero. Dobrze, jesteś świeży na polskim dzieje, ponieważ nie znalazłem jeszcze kanału, który by nagrywał Tetrisa i Sapera, więc naprawdę warto tego kolegę obejrzeć. I jaki cel przyświeca ci w karierze YouTube'owej? No, chciałbym być wzorem do naśladowania, żeby gimby, masy gimbów się na mnie wzorowały. Dobrze, to tyle będzie na dzisiaj. Dziękuję za panu Wołkowi za przyjście na nasz kanał. I pamiętaj, że i tak się nie lubisz, kurwo. Do widzenia.